Już można? Zaczynamy. Za kilka dni rusza 143. sezon historii Teatru Polskiego w Poznaniu, najstarszego teatru w Polsce. Zapowiada się naprawdę sensacyjnie. Na początek w listopadzie premiera Moniki Strzemki i Pawła Dymirskiego poświęcona postaci chyba najbardziej wpływowego dzisiaj polskiego polityka Jarosława Kaczyńskiego. To będzie naprawdę sensacyjna premiera. Chwilę później do pracy przystępuje Ewelina Marciniak i ona przygotuje spektakl o doświadczeniu swojego pokolenia, doświadczeniu lat 90. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo ważna pozycja. Chwilę później do pracy przystąpi Kuba Skrzywanek, dzisiaj student reżyserii Krakowskiej Szkoły Teatralnej, i on opowie o buncie swojego pokolenia za pośrednictwem Kordiana Słowackiego. To jest tekst nieustająco aktualny, nieustająco budzący emocje. Dużo sobie obiecuję po tej premierze. Chwilę później próby rozpocznie, i to jest naprawdę sensacja, Jan Klata. Do niedawna dyrektor Starego Teatru w Krakowie, postać już w tej chwili legendarna. To będzie jego debiut w Poznaniu i tekst naprawdę sensacyjny. Będzie to Wielki Fryderyk Adolfa Nowaczyńskiego. Wielki Fryderyk, król pruski, pojawi się w jednym z właśnie królewskich miast tych ziem, bo zamek, który jest w środku Poznania, był właśnie jedną z siedzib pruskich króli. I co ważne, w tej premierze wróci do nas aktor, który przed laty grał na scenie Teatru Polskiego, czyli Jan Peszek. Wielka gwiazda, wspaniały artysta. I ostatnia premiera tego sezonu zostanie przygotowana przez laureatkę ubiegłorocznego Paszportu Polityki, wspaniałą Annę Smolar. Ona z kolei opowie o doświadczeniu swojego pokolenia, o doświadczeniu młodych polskich matek. Myślę, że to będzie fajny sezon. Serdecznie zapraszam.